Kurczę, to lepiej brzmi niż moje tesi, zdecydowanie. Nie lubię kotów, ale to miauczenie to jest najlepsze, kurde, nie? Siemaneczko, cześć, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku, no niestety, po raz drugi muszę się rozstać z naszą kochaną smerfetką, ale mam nadzieję, że tym razem po raz ostatni będę widział, że, znaczy widziałem, że była wystawiana na sprzedaż. Jest z nami człowiek, który, jeżeli oglądaliście transmisję na żywo, to zareagował tak entuzjastycznie, wyrzucając z siebie kilka epitetów, co stworzyło bardzo duży naturalizm. Był tak przeszczęśliwy, który pisał do mnie, że nie wierzy, że to się dzieje. Cześć. Więc witamy się jeszcze raz poza kamerą i teraz na kamerze. Powiedz mi, Rafale, jak to było, kiedy zadzwoniłem, bo ty się uczyłeś wtedy. Tak. No uczyłem się do pracy jako z tym programistą, to się uczyłem tam nowego języka i wiedziałem, że leci live, ale no wcześniej oglądałem i tak mówię, całe życie nic nie wygrywałem, mówię, ja nie oglądam, bo i tak nie wygram, mówię, nie, i tak miałem słuchawki na uszach, laptopa i mi żona właśnie, którą pozdrawiam to serdecznie, szurchnęła, że telefon ci dzwoni. Mówię, 22 w niedzielę. Mówię, kurczę, odbieram, cześć. Michał mówi, nie, podaj mi laptopa, bo muszę to obejrzeć. Nie? Do tego było kilka epitetów, ale powiem ci tak, to naprawdę stworzyło pewien naturalizm. Oczywiście, drodzy widzowie, jedna rzecz, bo wy żeście od razu na Facebooku znaleźli tutaj Rafała z nazwiska i stwierdziliście, że ma 100 profili. Nie, to nie był ten Rafał. Widzicie, no. to nie jest ten Rafał, co był. To nie jestem ja. No, nie masz potrzeby zakładania 100 kont. Nie, Rafale, nie ma potrzeby. Powiedz mi tak szczerze, jak oglądamy na żywo, no bo już chwileczkę czekałeś na mnie, więc ją chwilę oglądałeś, nie dałeś mi takiej niespodzianki. Czy na pewno jest taka okej, jak na filmach? No kolor robi ogromne wrażenie, to jest sztos, o wiele lepiej niż na wideo czy na przebitka zdjęciowy, bo po prostu robi piorunujące wrażenie, no aż nawet nie zdążyłem środka zobaczyć, bo tym kolorem się ciągle zachwyca. Powiedz mi, samochód masz jakiś swój? Tak, mam swoje właśnie takie daily, ale zawsze marzyłem o takim daily, taki z lat 90, takim stuningowanym właśnie tak. Kiedyś marzyłem o takiej M3 E36. A powiedz, co masz na daily? Co? Co masz na daily? No mam Ibizę w kupecie, ale no też łobuz, bo 150 koni. Nie, ale, to jest większy łobuz. Ale tu to jest już kurde pogrom, nie? Powiem ci tak, ja nie chcę tutaj, drodzy widzowie, żebyście mnie źle nie zrozumieli. 230 koni, 300 Nm, to nie jest parametr M-kowy. M-kowy jest chyba 286 koni z tej biedniejszej wersji, ale to już naprawdę robi robotę. To jest, ci co wiedzą, co to jest kompresor, to wiedzą, właśnie, że tam się zaczyna wykres tak o robić od razu. On nie musi iść pełnym ogniem. Powiem ci tak, bo czekałeś chwilę na mnie, ale to pracownicy się przytrzymywali i tak dalej. To teraz zróbmy tą oficjalną chwilę i na kamerze, i poza kamerą, czyli tak, mój uścisk ręki. Wsiądź, przy mnie się jest twoja, nie ma tu żadnych ukrytych haczyków. Ja nie będę wsiadał, właśnie potem klinuję w tych fotelach, wiecie? Bezramkowe. Ktoś mi zamknął tutaj. Otworzysz mi tą zamkę? O kurde, te fotele. Nie, no to jest dla mnie skierowane. To jest dla ciebie, to ja tu się nie jeszcze. Te fotele to jest sztos ogromny. Jest, ale wygoda. Zazdroszczę wszystkim, którzy mają około 1,70-1,80 m, bo mogą tu usiąść. No, te fotele to są mega. Już czuję, że mnie trzymają, a nawet na zakręcie nie jestem, nie? A ja jak wsiadam, to mnie trzeba potem dźwigiem wyjmować. Więc wiesz, ja dwa razy ją przestawiałem, ja z nią spędziłem miłe chwile. Wiesz, powiem ci tak szczerze, mam cholerny sentyment, nie chciałbym, żeby była po raz kolejny wystawiona kiedyś. Znaczy kiedyś, no kiedyś może być, ale żeby trochę była podbana i pokochana, bo no, spędziłem z tym autem, powiem ci, ładnych parę tygodni. Spędziłem w nim parę dni objeżdżając Polskę dookoła, spotykając się z widzami, ze wszystkimi. I też gdzieś to było troszeczkę takie moje marzenie i ja nie byłem zły do Sebastiana, że on tu wystawia na sprzedaż, bo jakby to jest widza indywidualna decyzja, bo przecież nie siedzimy. No. Tylko po prostu szkoda mi było i stwierdziłem, że dokończymy, dlatego masz wszystko już w czerni. No, czarna podsufitka, też zawsze tak chciałem mieć w samochodzie właśnie. Sprzęt audio, wiesz, że tutaj nie było co zmieniać, no chłopaki z tą kierownicą się upierali, dlatego tak, do samochodu masz przede wszystkim, no w sumie dwie kierownice, jedna założona, poprzednia ta, co była też obszyta, też nowa, jak się ta zmechaci, no to wiesz, okay, masz super. Następną. Dyfer z odcinka o tym, jak się spawa dyfer, czyli jak widziałem. Kuba się nawet wygrawerował na nim drutem. Dodatkowo od PMO mamy co najmniej na dwie zmiany oleju i my zmieniamy co dychę, dlatego że tutaj no, no tym się, wiesz, no korzysta się z tych koni, nie ukrywajmy, no. Tak? Komplet opon na zimę, bo teraz masz lato założone od Pirelliego, niezjeżdżone praktycznie, więc masz komplet od Pirelliego na zimę i przede wszystkim, no tak się mówi, wszyscy mówi, łysy tylko mówi. No mówi ufundowało i mówi też ufundowało ubezpieczenie do tego, więc masz pierwszy rok z gratis. Jakby nic poza zalaniem paliwa i tu ważna informacja od Łukasza naszego, że tylko 9,8.
i to dobre. Bo przy ostatnim strojeniu jest przestawiona do tego stopnia zapłonem, że 9,5 to troszeczkę będzie nie tak. Okej, okay, no ma problemy. Nawet tam planowałem tylko 98 do mojego, do mojej Ibizy też tylko 98, więc dbałem o samochody, więc staram się jak najbardziej. Co, ja myślę, że Stasiu, mamy GoPro, nie? A chce się Stasiu z nami przejechać? No mogę właśnie odpalić, mogę już odpalić tutaj, kurczę. No, wrzuć na luz. Chcę posłuchać, jak to miauczy. Czy to lepiej brzmi niż moje Tesi, zdecydowanie. Znaczy brzmi fajnie w jeździe, nie? O kurde. Zmiana planów, weźmiemy tą kamerę, czyli wsadzimy Stanisława na pasażera i przejdziecie się we dwójkę, bo za mało miejsca, żeby tu trzy osoby siedziały, jeszcze fajnie nagrywały, ale... No co, no miłej zabawy, widzimy. Mam nadzieję, że wrócimy. Tak, tak. Jeszcze słyszałem taką prośbę, żeby się Hellcatem przejechać. No. Załatwione. Okej, okay, super. Mamy to nagrane. Jak? Ale to miauczy zarąbiście, nie? To miauczenie jest najlepsze w tym. To już nie chodzi o to moc, tylko po prostu ten kompresor, a nie jakieś turbo ciągle, nie? Czujcie się odbija. Ej, z piątki, jak się odbija przy 80. Teraz. Newton. Kurde, no brawo, tak obiecałem żonie, że wrócę bezpiecznie, ale no kurde, ciężko po to miauczenie się prosi, a żeby go przykazować. Tu chyba rady już nawet nie jest potrzebne, serio. Bak paliwa to będzie znikać diametralnie, naprawdę. Tym się nie da spokojnie. No, kurde, coś pięknego. Zrobiliście zarąbistą robotę, nie? Serio. Naprawdę chwała wam za to, że nie daliście turbo, tylko kompresor. Kurde, unikatowo się od dołu, jak to ciągnie. Na każdym biegu, nie? Przy turbo to ten turbolag by się miało, dziurę tą. Ale kurczę. No piątka stuwa i on od razu reaguje, nie? Pozdrawiam moją żonę Kasię. No, dziękuję, że zawsze mnie wspierałaś. W końcu się doczekałem jakiejś wygranej i to nie ściema, serio, wygrałem jakiś ten, jakiś, no kurde, to BMW, nie? Kurde, nie wiem, jak ja teraz wrócę, nie? Ja będę w całej euforii po prostu, już dziś, już opijani, już jest ugrane, już kurde, cały tydzień będę odpoczywać chyba, nie? A zanim do BMW wsiądę i pojadę, nie? No, naprawdę polecam brać udział w konkursach, jestem żywym przykładem na to, że 30 lat, no to 30, mam 30 lat na karku, całe życie prób i w końcu się udało, więc no nie warto się poddawać, uwierzcie mi, więc próbujcie, naprawdę nie poddawajcie się, o, nie poddawajcie, no niby to jest proste, wszyscy tak mówią, ale kurczę, to jest faktycznie prawda, nie? Super, nie? Wrażenia są, no mega, mega. Nie lubię kotów, ale to miauczenie to jest najlepsze, kurde, nie? Pozdrawiam. No dobra, jak wrażenia z jazdy E36? No, cały czas się jeszcze trzęsę, nie? Już nie mogę doczekać, aż wyjadę. Mam tyle kilometrów do przejechania. Zrobiłem dzień dziecka i jeszcze przewiozłem Hellcatem, więc... No! No mruczy, no miałczy, co mam ci powiedzieć. To miałczy, tamto drze, no, drze. Japę. No, japę. Słuchajcie, więc tak, żeby było woli ścisłości, to ci doładujemy do auta drugiego. Zapas oleju tutaj mamy, zaraz jeszcze inne gadżety dorzucimy. Mhm. Coś takiego, czego nie widziałeś, dostałeś jako pierwszy, to jest zapach. O. Będzie to, pojawi się niedługo wkrótce w produkcji. Zobacz, jak on się trzęsie. Ja się nie dziwię, nie? Ja tak samo przez... Dostałem taką dawkę emocji dwoma samochodami teraz, że po prostu... No, łącznie w sumie ponad 1000 koni. Więc i kompresory, a nie turbo. I dwa kompresory, i nie turbo. Dobrze, słuchajcie, papiery tutaj zaraz podpiszemy, bo no Mubi jest właścicielem, ale to jest tylko podpis twój. Opłaty podatkowe my pokrywamy za ciebie, w sensie od darowizny i tak dalej. Super. Opony, wszystko załadujemy i tyle. Ja się z wami widzę na podsumowaniu. Powiedz, czy to się dzieje naprawdę? No, dzieje się naprawdę. No, która jest godzina? Ja nie śpię o tej godzinie, więc raczej nie śpię, więc no, nie mogę jeszcze uwierzyć, ale... Dobra, to widzimy się na podsumowaniu. No, trzymajcie się, hej. Słuchaj, niech ci służy, niech ci służy, niech ci służy. O, tak zrobię. Kluczyk. Tak będzie, tak formalnie. Dziękuję. Oczywiście zanim podsumuję, pamiętajcie, że jeżeli chcecie zakupić pojazd i nie jesteście biegli w internetach, nie umiecie sprawdzać na stronach ministerstwa, nie umiecie posługiwać się jakimiś dostępnymi danymi, zawsze możecie skorzystać z takich opcji jak Car Vertical, gdzie bez problemu możecie wpisać numer VIN pojazdu, który chcecie zakupić i powinno wam się pokazać wtedy, czy pojazd był uszkodzony, jaki ma przebieg, jaka jest mniej więcej jego historia
i to już powinna być jakaś mała wyrocznia dla Was. Oczywiście raport jest płatny, rabat dla widzów, jest link w opisie. I teraz najważniejsze, jeżeli wyskoczy Wam pusty raport, totalnie bez żadnych danych, macie prawo przecież o zwrot pieniędzy, bo tak to wygląda. Strona cały czas się rozwija, pobiera strona informacje z różnych źródeł, ona kumuluje, ona sobie wyszykuje i tak to działa. To jest żadna magiczna sztuczka, więc jak komuś to pomoże, to niech sobie kliknie i ma to w potylicy, że warto zawsze przed zakupem sprawdzić, bo może się potem okazać, że Clio jest złożone z trzech. Słuchajcie, co za dzień, co za emocje, to jest środa. Jakby troszeczkę krzyczycie na mnie, że się rozmywają odcinki, ale to są projekty, cały czas coś się dzieje. Teraz 60 rusza z powrotem, bo czekaliśmy na turbo, na pompę, na inne. Po E36 należałoby dokończyć kukułkę. Kukułka teraz się dechrominguje, lakier się poprawia, felgi jadą. Po kukułce zaraz fury marzeń świąteczne bajem 4K, do tego fury docelowe bajem 4K. Więc tych rzeczy naprawdę, naprawdę się dzieje i no musicie się uzbroić trochę w spokój. Ja i tak nagrywam 3 odcinki tego dniowo, a przecież kiedyś nagrywałem 2. Okej, na początku kanału nagrywałem 3, ale też jeszcze firma mi się rozrosła 4-krotnie i chcę dla Was jak najlepiej. Mam nadzieję, że będzie służyć, chociaż decyzja właściciela jest zawsze jedna. Nie robiliśmy tego kruczku prawnego, że mam prawo pierwokupu, nie chcę trzeci raz tego samochodu. Tak samo jak po live wiecie, że cały czas zastanawiam się, czy zrobić ostatnie auto dla widzów typu gruby Japoniec. Chłopaki bardzo chcą, ja na razie tak średnio. Wy jako widownia wypowiedzieliście się 70 na 30, 30 na rób dalej auta dla widzów, 70 na fury marzeń bajem 4K, więc nie umiem tego odpowiedzieć. Natomiast chciałbym podziękować przede wszystkim wszystkim, którzy wzięli udział. Dajcie im wielkiego lajka, bo mamy głównego patrona tuningowego FMiKa, mamy Pirelliego, który funduje do każdego projektu dla Was opony, mamy do tego PMO, mamy Teka, więc jakby fajnie, że jest, że możemy wszyscy razem tworzyć coś takiego fajnego. Mamy firmy, które biorą udział, tak tutaj firma od oklejania Wam się wyświetla szyb, przyciemniania szyb. Wiele, naprawdę wiele. Tutaj i Artur z Tool Out For You, i 3M, i Ania od oklejania. Boże, bo masa. Jeżeli chodzi o Mubi, no właśnie, zmieniła się na pewno jedna rzecz. Nie muszę przypominać, że to jest wirtualna porównywarka ubezpieczeń ACOC i jeżeli na przykład wyliczycie sobie składkę to i zdecydujecie się na zakup poprzez link w opisie, to na Wasze konto wróci 150 zł, oczywiście składka od najtańszej do najdroższej i w momencie, kiedy Wam pasuje, ale teraz się zmieniła jedna rzecz. Wreszcie udało nam się dojść do momentu, w którym dostajecie kod polecający, który dajecie znajomym i ci znajomi mogą z niego korzystać, czyli Wy troszeczkę się też polecacie, ale za każdego poleconego z Waszego kodu dostajecie 5 dych. I łącznie można było mieć 700. A, już nie trzeba. Teraz można łącznie 2 koła zgarnąć. 2 syte koła. 2 koła. I to działa. To nie jest żaden fake, żadna ściema. Po prostu klikajcie i sprawdzajcie. Dziękuję, podoba się, subskrybujcie, by być na bieżąco. Kciuk w górę zawsze pomaga twórcy. Jest taka trochę we mnie część za... No. To jest wyjątkowy projekt. Mogłem z Wami się spotykać. A może, nie wiem, no coś wymyślimy. Ja na pewno wiem, że jak to wszystko minie, co się złego tutaj dzieje, Stasiu, nie wbij sobie czegoś w plecy. Jak minie wszystko to, co się złe dzieje tutaj na świecie, to chciałbym, tak jak ostatnio na Instagramie odpowiedziałem Wam w takim quizie, znaczy nie quizie, tylko w takim Q&A-u, chciałbym się z Wami z powrotem spotkać. Chciałbym móc się z Wami spotkać. Z Tobą, i z Tobą, i z Tobą, i z Tobą. Nie da się z milionem 300 tysięcy na raz. Ale na pewno da się zrobić to etapami. Trzymajcie się. Cześć! Tam bez scenariusza. Scena pierwsza, ujęcie pierwsze. Tak? Czy mam pomóc? A, to już Wam daję. A, tak, bardzo możliwe, on tam lubi wypadać. To jest takie naturalne, bo już pojechali w dane i wrócili, bo portfel wypadł w Hellcatcie. Ciekawe czemu. Znalezione, nie kradzione, to się wytnie.